Witajcie w studiu połączeń Crimson Circle. Ponownie jesteśmy tutaj w Louisville, Colorado. Podekscytowani będąc tu ponownie z tą niesamowitą, dziką, żywą publicznością tutaj. Jesteśmy naprawdę zachwyceni. Jesteśmy tutaj dla tej serii wyłonienia. Szaut numer 8. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Adamus z pewnością zostawił nas w interesujących miejscach ostatnim razem. Tak więc, czy jesteście gotowi? Tak. A więc, czy to jesteście na żywo, czy słuchacie ze strony Crimson Circle, albo może oglądacie wideo z tamtej strony Crimson Circle, witajcie. A więc, jak widzicie, jesteśmy gotowi, gdy Jeff wprowadza Adamusa tu dla nas. Właściwie powiedział nam wcześniej, że musiał niemal go powstrzymywać, ponieważ Adamus jest tak gotowy. A więc ja przestanę gadać, abyśmy mogli zacząć. Zapraszam więc każdego, jak zawsze, weźmy ten porządny, głęboki oddech. Pozwólmy, aby energie płynęły z tym oddechem. Tak, zawsze oddychamy, ale to jest świadomy oddech teraz, gdzie dosłownie czujesz siebie wdychającego w pełni do swojego ciała. Oddychasz i pozwalasz, by ciało, umysł i dusza, człowiek i boskość tutaj były obecne w tej chwili. Wdychaj swoje ja jestem, ja istnieję. Weź ten porządny oddech, gdy przygotowujemy się na Adamusa. Muzyka będzie odtworzona. Proszę, byście się wczuli w tą muzykę i wyobrazili sobie człowieka śpiewającego do mistrza, pozwalając na mistrza, by był z człowiekiem. Bądź z tym porządnym oddechem, gdy zapraszamy Adamusa. I am that jestem, kim jestem. Adamus. Suwerennej domeny. Patrzycie na mnie, jakbyście nie widzieli mnie wcześniej. Może to jest coś innego troszkę dzisiaj. Kilka uwag, zanim zaczniemy. Kaldre myślał, że próbowałem się wbić. Poprzednią prezentację. Nie, w ogóle. Po prostu jestem tak podekscytowany wejściem dzisiaj, bo mamy wiele do zrobienia, wiele do pokrycia, omówienia. Będzie to przekaz na wielu poziomach. W sensie, wiele się dzieje, nie tylko słowa, które są powiedziane tutaj, ale jest wiele w tym przekazie, co się dzieje. Może nawet chcesz później powrócić i go posłuchać, obejrzeć ponownie kilka razy. Mamy tu kilka rzeczy, które się jakby miksują. Czasami ludzki umysł mówi, powie, o, co to cholerne Adamus robi, o czym gada, czemu nie może się trzymać tego tematu. Nie będę się trzymał więcej jednego tematu, chodzi o i. Także weźmy głęboki oddech z tym. Po drugie, to zwiastun filmu, jaki obejrzeliście wcześniej, Czas szóstego słońca, Tobiasz Otak jest w tym filmie, jego narracja tam jest w tym filmie. Nie tylko nad jego narracja, widzicie, zrobił coś jakby chytrego. Właściwie zaimplantował swoją żywą energię w ten film. Tak. I Caldre ma te, jak to mówicie, zabawne uczucia na skórze, tak, gęsią skórkę. Kiedy channelował Adamusa i było to nagrywane, to było tak wiele więcej niż tylko w tej jednej chwili, naprawdę nie zaplanowane i przygotowane. Było to prosta prośba od producenta, aby jakiś przekaz tam umieścić. Caldre nie myślał za wiele o tym, bo to ma być prosty przekaz, a stało się to strumieniem rzeki niosącym ten film,
niosącym wszystkie energie tego filmu, ale również jego żywą energię. A więc to nie jest tylko nagrany głos i słowa, ale prawdziwie żywa energia. Naprawdę jest błyskotliwe ze strony Tobiasza, jest tylko bardzo świadomy. Także w pewnym sensie to było tak, jakby powrócił, jest obecny w tym filmie, żywy i ma się dobrze i połączony z każdym, którzy to obejrzą, łączy się z wszystkimi, którzy się budzą, patrząc im w oczy, gdy oglądają na ekranie, mówiąc, czy jesteś gotowy, gotowa, czy jesteście gotowi na to? Trochę jak to, co powiedział każdemu z was, czy jesteście gotowi na to, co ma nadejść dalej? A potem on i wielu innych będą prowadzić i wy będziecie jednymi z tych przewodników również. Spójrzcie na to, przez co przeszliście przez te lata. Nie tylko te 10 lat, ale całe życie. Spójrzcie na to, przez co przeszliście, przygotowując drogę dla tak wielu innych. I to będzie tak odmienne niż rodzaj przebudzenia i wejścia w realizację, jak to mieli obecni wzniesieni mistrzowie. Oni zrobili to troszkę samodzielnie bardziej, bez towarzystwa i braterstwa innych. Zrobili to walcząc w bardzo trudnych zmaganiach, ale teraz gotowe to jest przejść na kolejny poziom, gdzie wielu ludzi budzi się jednocześnie. Oczywiście wasza podróż, całe wasze wejście w realizację jest bardzo osobiste. Nie robimy tego jako grupa Kumbaya. Nie ma jakiejś formuły komunalnej. Nie mogłoby nawet być książki, która kiedykolwiek umieszcza wszystko w jakimś specyficznym porządku. Nie mogłoby tak być, bo każdy ma indywidualność w sobie, a jednak są energie, które mogą być, które można objąć dla tych, którzy wchodzą w to przebudzenie. Także Tobiasz jakby w jakimś sensie będąc z przodu i wy razem z nim, wasze energie, żywe energie są włączone w ten film. Naprawdę, prawdziwie proszę każdego z was, byście obejrzeli ten film, ponieważ to, jak to można powiedzieć, zaaktywuje, czy połączy twoją żywą energię razem z Tobiasza głęboko w tym filmie, aby każdy, kto obejrzy ten film, przechodząc przez swoje przebudzenie, poczuje to, że nie jest sam, że są inni, którzy przeszli tą drogę. Jest to trudne i jest to naprawdę pełna wyzwań ścieżka, gdzie wszystko się wywraca do góry nogami, ale gdy oni sobie zdają sprawę, że inni przeszli przez to i zrobili to, to naprawdę uczyni wielką różnicę. A więc gdy ty wchodzisz w swoją realizację, gdy wchodzisz w ten finalny rodzaj kroku, właściwie to już tu jest, tylko sobie teraz z tego zdajesz sprawę, ale proszę, umieść swoją energię w tym filmie, a inni podobni dołączą się. Inni, którzy z pewnością, jak chcę dziś wspomnieć, mamy tutaj nawet ekipę z filmu Rude Awakening, czyli Niegrzeczne Przebudzenie, który jest jakby tą samą rzeczą, ale na troszkę innym poziomie. Wasza energia wchodzi w to. Wiecie, mówiłem, że będziecie nauczycielami. Nie znaczy, że macie stać na środku klasy lekcyjnej, ale to może być bycie częścią filmu, czy książka, którą napiszecie. To może być cokolwiek. To wszystko teraz się wydarza. Atlantyckie marzenie właściwie jest tu. I wiem, że, och, tak wiem, jak bardzo może się czasami męczycie. Czujecie się wypaleni, czasami macie te wszystkie wątpliwości, utrata nadziei, utratę pasji. I wszystko inne, ale gdy przejdziecie przez to, będziecie śpiewać w wielkiej radości, zdając sobie sprawę, że to nie było takie złe. To było dość łatwe, ale więcej nigdy tego nie zrobię. Nigdy nie wybiorę tego zrobić jeszcze raz. Ale mówiąc o trudnościach, rozumiem z Departamentu Zażaleń w Klubie Wniesionych Mistrzów, że to był ciężki miesiąc dla was w tym miesiącu. Naprawdę, ciężki miesiąc. Czemu myślicie, że tak było? Czemu myślicie, że było ciężko? Taki mikrofon, czemu tak myślisz, że było ciężko? Dużo aspektów, tak. Miesiąc aspektologii i
Wiedziałem, że będziemy o tym mówić, bo jest jeden wielki aspekt, jeden wielki duży aspekt. Nie wiem, czy go rozpoznajecie, czym on był, ale przejdziemy do tego dzisiaj. To był aspekt logiczny miesiąc, ponieważ to jest jakby ostatnie wyzwanie dla aspektów. I są te pewne duże w tym, które są dość na środku pokoju teraz, można powiedzieć, są. Przez cały czas był nawet obecny i to było tak oczywiste i duże i tak znajome wam, że może nawet prawdopodobnie tego nie rozpoznaliście, ale powiemy o tym dzisiaj. Ciężki miesiąc, to tak, ale A. prosiliście o to, B. zasłużyliście na to. Naprawdę. Niektórzy z was online teraz pokazują mi to na ekranie. Mnie, nie wiem, to znaczy ten znak. No, prosiliście o to naprawdę. Opowiemy dzisiaj o tym, jak to o to prosiliście, ale nie to, że może napisaliście na kartce papieru, Adamus, uczyń ten miesiąc trudnym, ale zrobiliście wiele innych rzeczy, by uczynić ten miesiąc trudnym i zasłużyliście na to, w sensie naprawdę zasłużyliście na to, ponieważ to jest jak duże oczyszczenie. Kaldre daje mi tutaj obraz przepychania rur. Przez nie przechodzi tą urządzeniem. Także zasłużyliście na to, by się pozbyć tego całego zakumulowanego badziewia, gówna, smaru, tłuszczu i brudu, który był w tych rurach. Naprawdę się próbowaliście tego pozbyć ciężko, ale powiem wam teraz, że sami tego nie możecie zrobić. Ale przejdziemy do tego dzisiaj dalej. Ale jeszcze zanim przejdziemy, gdziekolwiek, to weźmy głęboki oddech. Jestem tak zachwycony, będąc tutaj. Jestem bardzo zachwycony. Wiecie, był taki punkt, gdzie myślałem, że to będzie tylko w jakimś punkcie, myślałem, 5 osób mi starczy, 5 szambra. I trochę przesadzałem wtedy. Pomyślałem, że to będzie 8. Ale jestem tak zachwycony, mamy teraz w sensie tysiące i tysiące na całym świecie, którzy... Cóż, właściwie Calder mi przypomina, że właśnie napisał artykuł o tym. Realizacja jest naprawdę czymś już pewnikiem dla was, pewnym. Nie ma nawet pytania w tym. Niektórzy z was wciąż to kwestionujecie, ale przypominam wam, że to jest coś pewnego. Nie musicie robić ani jednej rzeczy cholernej. Tylko teraz, jak macie zostać na tej planecie, w tym ciele, to jak sobie macie poradzić z energiami? To jest pytanie. Zanim przejdziemy dalej, zróbmy trochę mądrości szambry. Kocham słyszeć waszą mądrość. Także Linda z mikrofonem. Mam dwa pytania dzisiaj. Po pierwsze, mówiliśmy o godności w zeszłym miesiącu i naprawdę to jakiś nerw naruszyło w wielu z was. Co się stało z tą godnością? Tą godnością duszy, ciebie jako anioła, anielskiej istoty, nawet gdy mówię, wiesz, jesteś liderem, jak to mówicie, w swojej duchowej, anielskiej rodzinie, przed czasów byłeś, jesteś wielkim liderem tej rodziny, ty. Nie mamy strasznie czasu, by was wszystkich wskazać, ale wy wszyscy jesteście, byliście, nie ma dobrego ludzkiego słowa na to, ale liderami w swoich duchowych rodzinach. Przyszliście do tego miejsca zwanego Ziemia, by się nauczyć wielu rzeczy, ale przybyliście do tego miejsca i gdzie jest teraz ta godność? Mówię wam, że jesteście liderami, a wy myślicie sobie, że chyba nie jestem tą osobą, o której mówisz. Mówicie, kto ja? Wśród setek tysięcy angielskich istot, one patrzyły na mnie? Tak, na ciebie i ciebie. W sensie, na ciebie. Byłeś liderem, ale gdzie jest teraz ta godność? Gdzie jest godność? Zastanawiałeś się nad tym od ostatniego zgromadzenia? Nie próbuję ciebie wytykać palcem, ale z pewnością to robię. Co się stało z godnością? A więc pytanie pierwsze na dzisiaj to... Gdzie jest największa utrata godności? Czym jest to w waszej ludzkiej personie? Co jest największym, można powiedzieć, utraceniem godności? Jaki obszar? Największa utrata godności. Lindo? Największa utrata godności. Lack of... Brak...
Nie ufam sobie, wątpię w siebie, ale gdzie to uderza w twoim życiu? W twoją kieszeń? Nie, brzuch. Brzuch, dobra. Brak godności, w sensie jej. Jaki szanujący się anioł kiedykolwiek by stworzył sobie flaki, które są przyklejone do tyłka i robią różne rzeczy? W sensie co? Utrata godności jest w tym duża. Próbujesz mieć troszkę dumy, próbujesz mieć uśmiech na twarzy, naprawdę połączyć się z jam jest i mówisz sobie potem, ojej, ale no tak, mój brzuch się teraz przewraca i nie wiadomo, co się stanie jako rezultat tego, także jest w tym utrata godności. Czy to wpływa na ciebie, czujesz to? To wpływało na mnie. O, wpływało, tak, w sensie bardzo. I właściwie skończyłem, wybrałem pójść do szpitala, by sobie zrobić to oczyszczanie rur, wiesz. Interesujące. I to był świadomy wybór, jaki dokonałem. I leżałeś na tym stole tam i gdzie była ta godność, gdy się śliniłeś albo inne rzeczy tam wychodziły, no inne. Także to jest rodzinny show, więc nie mówię szczegółowo. Nie musisz. A więc jesteś tam i jak? Możesz sobie w ogóle wyobrazić jako anielska istota, którą jesteś? I to ciało nawet nie jest twoje. Co tam w ogóle się z tym dzieje? Dobra, dobry początek. Utrata godności. Gdzie jeszcze to uderza? Jakie jeszcze inne części waszego życia? Utrata godności. O, podziękowałeś Lindzie za mikrofon. To było takie słodkie. Dziękuję. Moje serce. Serce. Co jest z nim tak? Wybrałam opuścić męża dawno temu i musiałam również wyjechać z kraju, pracować ciężko, by odzyskać swoją godność przez to. I jak to uderzyło w twoje serce? Skurczyło je. Czy fizycznie to wpłynęło na twoje serce? Na szczęście nie. Dobrze. Dużo niepokoju jednakże. I wiesz, kiedy o tym pomyślisz, dosłownie serce, wiesz, jest tam to pompowanie krwi, bum bum. I jesteś zależna na tej rzeczy, która może się kiedykolwiek tam zepsuć w każdej chwili i masz od tego być zależna jako anioł. Czemu w ogóle masz polegać na swoim sercu, które może nagle zrobić tak? Ale tak się nie będzie stanie. Nie. Ale wiesz, zabawna rzecz jest taka, że mówię to, a ty mówisz sobie, nie pozwolę, by to się stało i myślisz o tym, ale myślenie nic nie zrobi ani jednej rzeczy, serce nie reaguje na umysł w ogóle. Dobrze, dziękuję. A więc mamy tutaj flaki i serce. Co jeszcze będzie dalej? Utrata godności. Praca. Praca, tak. Muszę pracować, żeby żyć? Po co? By zdobyć pieniądze, by zapłacić za podatki, wynajem mieszkania, to jest kupa gówna. Masz pracę? Tak. Dobrze ci płacą? Cóż, pracuję sam dla siebie, więc tak, dobrze sobie płacę, nieźle. Czy lubisz, co to robisz? Wiesz, lubiłem, robię to już od 34 lata, ale już chyba idę na emeryturę, starczy mi. Co będziesz robił na emeryturze? Myślę, że sobie wykupię licencję wędkarską. Dobre, to było na górze mojej listy również. Chcę tylko nie za bardzo przesadzaj, nie rób tego za dużo, są pewne ekstrema w tym, wiesz. Kupisz sobie wędkarską licencję, co, będziesz łowił? Nie chcę po prostu spędzać więcej czasu na zewnątrz. Dobrze. Utrata godności. Pracujesz sam dla siebie, więc pewien rodzaj godności w tym. Możesz zarabiać tyle pieniędzy, ile chcesz. Jaką tą pracę wykonujesz samodzielnie? Elektroniczną, projektuję prototypy elektroniczne. Dobrze. I jest w tym pasja? Była. Co się stało? Tracę ją. Dlaczego? A się wypaliła. Co oryginalnie ci się podobało, w tym zacząłeś to robić? Nieznane. Nieznane. Wiesz, ponieważ patrzysz na te kabelki i sobie myślisz, jak może jakiś sygnał tam być co noc? Tak, ja też tak myślę właśnie. Jak to się dzieje? Potem sobie wiesz co mówię? Mam to gdzieś. Dzieje się i tyle się liczy. Ale tak, to w twoim umyśle naprawdę było fajne, twój umysł to lubił, sprawiało, że jest zajęty.
A więc nawet to rozszerzył i powiedział, że jest utrata godności w tym po prostu, jak działa umysł, tego, że trzeba go ciągle czymś zajmować. Nie, naprawdę, umysł jest, nie chcę tu odpowiedzi oddawać od razu, ale jest tak uniegodniający w tym, jak rozumie rzeczy i musi mówić, okej, są te elektrony poruszające się przez kabel z jakąś prędkością, objętością i to jest bez znaczenia. Ponieważ wiesz, czym to w ogóle jest w pełni? To całość jest to przepływ energii. I tyle. I teraz, okay, może chcesz wiedzieć, jak to dokładnie się dzieje, ale fałsz w tym dla inżyniera i zrozumienia tego, jak elektroniczność płynie przez kable i całe co tego, jest to tylko jedna z około 8000 sposobów, jakie naprawdę mają miejsce. Wtedy się jednak zamykasz w tym i mówisz, aha, to jest właśnie dokładna nauka i tak to działa. Nie, nie, jest to jedna z wielu, wielu rzeczy, a więc umysł mówi, o nie, teraz rozumiem, jak działa to i dlatego prędzej czy później zrozumie, jak działa rzeczywistość. Nie, w ogóle nie. Tak, to też odkryłem. Także tak, iść łowić ryby. Dobra, dziękuję. Kilka więcej. Największy obszar utraty godności jako człowieka. Brak godności. Cześć, cześć. Wiesz, ostatnio myślałam o tym, co mówiłeś na temat jam jest przebaczającym nam. Także my nie możemy sami przebaczyć sobie. No nie, nie możecie. Zatrzymaj się tutaj, jeśli masz nic przeciwko. Muszę to podkreślić i pogrubić. Niektórzy z was chcą się ze mną kłócić na ten temat. Ale ja i tak wygram, ponieważ byłem tam, robiłem to. Człowiek mówi po pierwsze, o, nie ma nic do przebaczenia. Naprawdę sobie z tego nie zdaliście tylko sprawy, a po drugie człowiek mówi, o, przebaczam sobie. Nie możesz. Nie możesz. Próbował człowiek, wiele, wiele próbowało, ale kończycie w bardzo ciemnym rodzaju ślepej uliczki, ponieważ człowiek nie wierzy w to naprawdę. W sensie jesteś tutaj bez godności, ale chcesz wierzyć w to, że naprawdę przebaczysz sobie? O nie, nie. A najgorsze jest to, że nawet nie wiesz, za to sobie przebaczasz. Są pewne duże rzeczy, ale przerwałem cię, idź dalej. Nie, ale to naprawdę jest ten punkt, do którego doszłam po spędzeniu lat przeglądania i odnajdywania tego, że muszę przebaczyć sobie za to, tamto i tamto, ale nie da się, także to wymyśliłam już, więc pytałam, prosiłam jam jest, by przebaczyło mi. Tak. I to interesujące, ponieważ nie jestem specyficzna w tym, czasami nie wiem, ale mam te uczucia, te aspekty, które się pojawiają, czuję się mniej niż całością tego, kim jestem i tylko tak to mogę opisać. Mam tą chwilę i potem mówię sobie, ojej, mój Boże, nie jesteś taka mała, wróć do siebie, wypełnij się sobą. Tak, kocham te wewnętrzne walki, jakie macie i sobie zdasz sprawę z tego, jak wiele zmarnowałeś czasu swojego życia na te wewnętrzne walki i nigdy nie wygrasz, nigdy. Ale również naprawdę, by skorygować, co powiedziałaś, jam jest, nie musi przebaczać ci za nic. Ono ma to gdzieś. Jesteś tutaj jako doświadczalna część siebie samej i jam jest, ma to gdzieś, naprawdę możesz robić cokolwiek. Ale powiedziałeś, o nie. O nie, nie. Nie powiedziałem. Bardzo ostrożnie trzeba używać słów szambrą, ponieważ szambra ma zabawny sposób przekręcania wszystkiego. Nie, pomyślałam, że to bardzo chrześcijańskie wracanie w czasie, ale próbowałam, że oni tam proszą, żeby coś na zewnątrz ci przebaczyło, ale moje jam jest, myślę sobie o tym, o jam jest, mistrzu, mistrzowskiej jaźni. Proszę tam z kuchni jakąś tacę. I wino. I jakąś tam tacę taką. Chciałem coś tu pokazać. Naprawdę tak. I można tam jeszcze kilka jakichś tam smakołyków położyć. Nie możesz przebaczyć sobie. To niemożliwe. Nie, nie. A możesz udawać, możesz grać w tą grę. Możesz udawać, że przebaczasz sobie, ale to nie działa. I niektórzy z was to robią, o tak, przebaczałem sobie. Okej, powodzenia z tym. Bo w końcu odkryjesz, że jesteś we własnej dziurze, własnym rodzaju dołka i nie będziesz mogła wyjść. To jest po prostu integrowanie aspektów, to jest rozwiązanie. Powiedziałeś to, Adamus. Słyszałam cię. O,
point to him. Zdrwić z niego, szydzić. Wiecie, fajne w tym czasie jest to, że wszystko jest nagrywane. I ktoś może powiedzieć, Adamus, powiedziałeś, a ja wtedy puszczę ci nagranie i udowadnię, że miałeś złudzenia, bo jest to nagrane. Nigdy nie powiedziałem, że czekam teraz na tutaj moją tacę, zanim ten punkt wam tu przekażę, trochę tam powolnie, myślę, że świętują tam coś. Nie, jak długo trzeba przynieść tacę wniesionemu mistrzowi, nie wiem. Okej. A więc gdzie to byliśmy, mówiłeś, że ja jest przebaczać i nie ma nic. Powróćmy do utraty godności. Nie, no w tym jest moja utrata godności, kiedy mam swój dzień, jestem, nagle czuję się mała i niegodna w ten sposób, nie honoruję siebie. No tata. I więc... Dobrze. Peeps. Cukierki z pianki takie. Muszę się zatrzymać, bo nie byłem na tej planecie przez długi czas. I kocham tak płatki owsiane z orzechami i miodem. Jest to jedzenie dla zwyczajnego mistrza, ale co do cholery jest to? I to jest peep, pianka. Prosiłem o smakołek. Jest to piankowy smakołek. Chyba nie zrobiliście. Nie powiedziałem peep, tylko powiedziałem treat, czyli smakołek. To jest jakby wczucie się w energię tego w ogóle. Generalnie jest to taki puszysty cukier. Tak. Jesz je? Nie. Ktokolwiek? Linda je lubi. Ale udawajmy, że to jest coś dobrego. Dobra. O, wyciągnęłaś to z swojej torebki? Chcesz to ukraść? Jezu Chryste, przychodzi tu, by kraść jedzenie. Nic dziwnego, że niektórzy z was są tacy głodni. Edith zabiera jedzenie. Co mam jeszcze w tej torebce? Tam jest kawałek pizzy. Pozwalam najlepsze ze wszystkiego dla siebie. To jest Crimson Circle. Dobrze, tak, teatralnie, dobrze. Więc siedzisz sobie w domu, próbujesz sobie przebaczyć i przebaczam sobie. Prawdopodobnie w pracy, na jakiejś scenie, jedziesz samochodem, no ratata. Nie jestem pełnią mnie i nie korzystam z okazji. Tak, i to wtedy nie działa i naprawdę masz w głowie aspektologiczny miesiąc, jak miałaś ostatnio. I mówisz sobie, to zrobiło mnie tak i tak dalej. A więc wtedy mówisz sobie, no tak, pamiętam, Adamus powiedział, totalnie mnie źle cytując, że moje jam jest mi przebaczy. Nigdy to nie powiedziałem. Powiedziałem, że czy możesz przyjąć przebaczenie swojego jam jest, które jam jest już ma. Tak, to mi smok powiedział na threshold. Po prostu tego nie powiedziałem teraz odpowiednio. Okej. Ale ona ma dzisiaj naprawdę temperament. Mówimy tu o jakichś złych aspektach, ha? Nie, ale naprawdę, to wzięło się threshold. To, jak to powiedziałeś, wiedziałem, że już mi przebaczono, miałam coś tutaj wziąć, czego nie chcę za bardzo. Okej, to musi być w tym wideo, które tworzysz dla Santa Fe. Ale baw się ze mną teraz. Ja jestem jam jest, po prostu siedzę sobie w swojej krainie jam jest i po prostu sobie I amuję, czy tam ja jestem uję i nagle nagle słyszę jakieś wezwanie nerwowe i mówię sobie, o cholera, znowu człowiek. Jej. To się nigdy nie kończy, ale okej, wezmę swoją tacę, naładuję tu troszkę rzeczy, co tu jeszcze mamy, o tu jakiś jest kawałek czekolady i sztuczny kwiatek, po prostu ładuję na tacę, okej, przyjmę kwiatek. Znowu idziemy. Przyjmuję przebaczenie, jest ukochane, cudowne, dziękuję. Sztuczny kwiatek i już. Już. Nie powiedziałam tego poprawnie. Tak, nie powiedziałaś. Ale złapałam to na przeszłość. Może zapomniałam. Może, tak, może. I to niezabawne, ile razy ci mówiłem wtedy, że zapomniesz? Tak, mówiłeś. I ile razy mówiłem jeszcze, że zniekształcisz i przekręcisz moje słowa i stworzysz wiele innych iteracji ich, ale chciałbym, byście wszyscy pamiętali to. Okej, dziękuję. Króliczek.
To duży królik. I co on reprezentuje? Reprezentuje Jam Jest, które już przebaczyło mi za każdą cholerną rzecz, jaka kiedykolwiek była zrobiona w mojej historii. Tak, eony życia, nawet nie pamiętam tego wszystkiego. I faktem jest, że Jam Jest nie musiało ci w ogóle za nic przebaczać, bo ona nawet nie wie, nie zna tego słowa. Ale ty przyjmując tą czystość, tą krystaliczność, daj mi to. Nie oddawaj tego jej, ona nie jest gotowa. Widzisz, pierwsza rzecz, jaką próbuję zrobić, to oddać to komuś innemu. Nie, to jest twoje. I to jest przyjmowanie przebaczenia i dojście do realizacji, że nie zrobiłaś nigdy nic źle, ale nie możesz tego powiedzieć sobie sama. Możesz tylko przyjąć dar. Nie od Boga, nie od Saint-Germaina, nie od jakiejkolwiek innej istoty, tylko swojego Jam Jest. Łapię to. I nie ma żadnych innych substytutów. To jest twoje Jam Jest. Widzisz? Daj mi to z powrotem. Kiedy czujesz się niegodna i bezwartościowa, to stworzysz jakąkolwiek wymówkę w książce i zniekształcisz to, co ja mówiłem, ponieważ nie czujesz się wartościowa. Ale gdy w końcu powiesz, przyjmuję przebaczenie od mojego Jam Jest, wszystkiego, kim jestem, przyjmuję i oczyszczam wszystko. Ja wezmę tacę. Ty możesz wziąć te wszystkie dobroci, a ja tacę zabieram, moja taca. Ty masz smakołyki, nie oddawaj ich nikomukolwiek innemu. W końcu przyjęła. Czy nie czujesz się dobrze? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, że bawiłaś się ze mną, grałaś. Także wiecie, naprawdę chciałam tutaj do pewnego punktu wrócić, że smok tu jest, o tak, jest tutaj i nie odejdzie. O nie odejdzie. Będziecie próbować zapomnieć o nim, będziecie zniekształcać wszystko, co mówiłem, jak zwykle, a ja będę musiał potem przyjść i was kilka razy uderzyć. Przypomnieć, że nie powiedziałam tego nigdy, powiedziałam, przyjmij przebaczenie od Jam Jest, ale ktoś, kto nie czuje się wartościowo, kto czuje się brudny, niegodny, niegotowy, mały, to znajdzie każdą wymówkę w książce, by nie akceptować tego. Jakkolwiek proste to jest, to zniekształci to i powie, o, muszę iść do spowiedzi. Adam powiedział, że poszedł do spowiedzi dzisiaj. No to nie brzmi zabawnie. Także stworzycie jakąkolwiek wymówkę i spróbujecie 1000 razy, przyjmuję przebaczenie, mówicie sobie, a potem będziecie myśleć sobie, co zrobiłem nie tak, czemu nic się nie zmieniło, ponieważ przez cały ten czas smok jest tam i mówi, jest trochę tam jeszcze śmieci, które musisz odpuścić, a pewnego pełnego glory dnia podczas 1842 próby, czy jak może nawet milionowej, bez znaczenia, ale w końcu to złapiesz. Przyjmuję dar przebaczenia. Jestem wartościowy teraz i robiąc to zdaję sobie sprawę, że jestem kim jestem. Nie ma żadnego sądu, nie ma światła i ciemności, nie ma wracania gdzieś z powrotem do jakiegoś nieznanego Boga. Jestem kim jestem. Nie ma nic, czego miałbym się wstydzić. Wszystko. Nic. That's it. Już. Dobra. Weźmy głęboki oddech z tym. To jest tak proste, wiecie, naprawdę jest to ostatni krok w wejściu, w realizację, więc mamy tutaj troszkę zejście na tor poboczny, piękna dystrakcja, ale proszę jeszcze jedne, dwie osoby, jaka jest ta część niegodna bycia człowiekiem? Czy nie czujesz się lepiej? O tak. Tak. Czy zjadłaś się już? Dla Crasha je tutaj chowam. Nie. One nie są jego. Nie możesz zjeść tego. Nie pozwól komukolwiek brać ich. To są twoje smakołyki. Chowam je dla ciebie. Dobra. Ale nie dziel się tą czekoladą z nikim. Widzisz, ponieważ taka jest tendencja. O, zobaczcie, co znalazłem. Wszyscy macie trochę. Nie, to jest tylko dla ciebie. Właściwie, jeśli ktoś ugryzie, to jest jak zakazany owoc i zabije tą osobę. Na jakimś poziomie czy innym, w sensie może nie fizycznie, ale zabije coś w tej osobie. I to nie jest po prostu dla tej osoby, nie możesz tego dać nikomu. I właściwie stworzę tutaj małą przepowiednię. Niektórzy z was, wielu z was właściwie, będą próbować. Będziecie próbować robić
to przebaczenie dla innych. Będziecie próbować uczyć ich przebaczenia w sposób, który właściwie nie jest odpowiedni. Będziecie próbować być guru przebaczania. I to nie działa. To właściwie obróci się przeciw tobie i osobie, którą pracujesz, bo to jest tak osobiste. Ja przyjmuję przebaczenie swojego jam jest i tak filozoficznie mówiąc, można powiedzieć, że nie ma nic do przebaczenia sobie w ogóle, ale jest to fajna filozoficzna myśl, chodzi o to, by to wziąć swoją istotę i poczuć to i wtedy to się staje żywe. Także mała tu wskazóweczka i wszystko w odniesieniu do tego, jak rozpocząłem mówiąc, że Tobiasz tchnął swoją energię, żywą energię w rzeczy i zgadnijcie, co właśnie tam zmierzamy, żywa energia. Zdacie sobie sprawę, że nie mieliście zbyt wiele żywej energii, mieliście energię, ale mówię o twojej świadomej, żywej energii w rzeczach i to wszystko łączy się razem w którymś punkcie z masją i wszystkim innym, ale właśnie tam zmierzamy do żywej energii. Zdacie sobie sprawę, że nie żyliście za bardzo, po prostu mieliście przetrwanie z dnia na dzień, a my to wszystko po prostu wysadamy w powietrze. I to jest dobre. Okej, także skończyliśmy z tym pytaniem. Mam kolejne pytanie. To jest dobre pytanie. Więc Lindo, dobrze wybieraj. Więc co takiego powoduje, że ktoś na duchowej ścieżce nagle zaprzestaje? Zawraca, wypada, poddaje się. Co takiego powoduje, że ktoś rezygnuje ze swojej podróży, ścieżki? Teraz powiem to. Nie da się naprawdę nigdy powrócić, pójść wstecz. Można się ukryć na jakiś czas, udawać, ale nigdy się nie da oduczyć tego, czego się nauczyło. Dlaczego więc, kiedy o tym pomyślicie? Mieliśmy tu wiele szambry, która odpadła przez te lata. Wielu z nich. I mnie to w ogóle nie martwi w żaden sposób. Oczyszcza drogę dla reszty z was właściwie. Przykro mi, mam teraz więcej palców na ekranie niż kiedykolwiek, no ale wiecie, jest to odpowiednie. I słyszę te wszystkie wymówki, że nie lubię Adamusa, ponieważ jest obrażający. No tak. Właśnie sobie z tego zdałaś sprawę, naprawdę? 5 lat temu nie odeszłaś? Albo, jakie to było ostatnie, Kodrę powiedział o tym, że ktoś umieścił, że Adamus pochodzi z ciemnej strony i tylko tworzy dystrakcję. No, do cholery tak. Dasz sobie z tego zdałeś sprawę teraz? Oczywiście, że pochodzę z ciemności i z światła i nie ma ani jednego, ani drugiego. W sensie, dawajcie dzieci, dorośnijcie. Myślałem, że jesteśmy już poza tym całym światem i ciemnością. Wciąż bawimy się w tą grę. Wy nie, ale ktoś tam się bawił. Także wracając do pytania. Co powoduje, że ktoś odpada, zawraca, ucieka, zaprzestaje swojego wyjścia w realizację? Co powoduje to? Mieliśmy wiele szamb przez lata, plus ja zachęcałem ich do odejścia. Wiecie, to nie jest miejsce, nie jest to miejsce w ogóle dla słabych w duchu. Nie, to są trudne rzeczy, ale zabawne też, czyż nie? Dwoje ludzi powiedziało tak, ktoś online. Dobra, ale co powoduje, że ktoś odchodzi? Lindo z mikrofonem, to będzie dobre. Zwątpienie. To, że człowiek nie jest po prostu gotowy. Tak, człowiek nie jest gotowy ani zobowiązany. Jaka jest najbardziej powszechna wymówka, jaką sobie mówią, gdy odchodzą? Nie mówię tylko z Crimson Circle, ale ogólnie ze swojej ścieżki. Chyba tylko zwątpienie, nie wierzą już w to. Ale jaką sobie dają wymówkę? Nie wierzę już w to. Tak, dobra. Nie wierzę już w to. Po prostu już się nie łączę z tym. Tak, okej. Co jeszcze? To jest świetne pytanie. Co powoduje, że osoba odchodzi? Linda ma teraz tutaj wyzwanie. Dobrze. Cały ten niepokój w tej sekcji, ten mikrofon, nie tylko ja, ale masz świetną odpowiedź. Wiem o tym już. Gdzieś tam jest. Coś wymyśl, cokolwiek. Wiesz, dla mnie miałem dużo przejść z fizycznymi problemami w ciele przez długi czas.
I jeśli miałabym odejść, odpaść, to byłby dla mnie impet, by powiedzieć, nie chcę już więcej cierpieć. Dokładnie tak. Przechodzisz przez wiele bólu, absolutnie poprawnie. I też jest to zwątpienie, które mówi, hej, zaraz, czekaj, jeśli te rzeczy działają, to nie miałabym tego całego bólu. Na co ja odpowiadam, gówno prawda. Bo to jest dużo fizycznego bólu, w tym jest to bardzo intensywne. Ci, którzy są po was, nie będą mieli tego już, będziecie sobie życzyć, żeby mieli, ale w sensie, byście... by docenili to, co wy przeszliście, no ale są te problemy z ciałem, absolutnie. I nie tyle chodzi o to, że nie to, że nie wierzę w to wszystko, co robię, po prostu jak długo to jeszcze potrwa, czy mogę tyle wytrzymać jeszcze, to jest ciężkie, czy ciało wytrzyma, no tak. Świetnie. Jeszcze dwie osoby. Wiedziałem to. Najmniej oczekiwane. Co powoduje, że odchodzą? Pracujesz nad tym filmem, gdzie ja pomagam swoją energią w tym, dziękuję, tak. I tak, trochę tam zabawnych rzeczy się dzieje. Więc co powoduje, że osoba odchodzi? Po prostu nie wierzę, że to możliwe. Więc po prostu poddają się. Tak, kolejna bajka. Tak, ścigałem tą marchewkę tak długo. Jestem zmęczony, mam już dość. Także wolę jakby nie być już w tym małym kokonie swoim i udawać tego. Zamiast mieć ten ból, przejścia przez kolejne rozczarowanie, tak mi się zdaje. Myślałem, że to jest tam, ale nie ma tego. Także interesujący fakt. 93,75% ludzi, którzy odchodzą, idą gdzieś indziej, idą do innej grupy, znajdują kolejnego guru, idą gdzieś indziej, jakby wchodzą w tą dystrakcję, naprawdę nie odchodzą, odchodzą, chyba że tylko z Crimson Circle, ale idą gdzieś indziej. I wtedy wiesz, jak to długo trwa? Około 2,5 roku, a potem gdzieś znowu indziej idą, a potem gdzieś indziej i gdzieś indziej. Są poszukiwaczami, to jest w porządku, ale my tu zabijamy poszukiwacze tego ten aspekt poszukiwacza, dosyć, koniec tego, to była iluzja tak czy siak, także naprawdę nic nie zabijamy, więc... Także jest ta cała sprawa ze zwątpieniem, czy to się naprawdę dzieje i zamiast pozostać prawdziwym w tym, co wiedzą, nie to, że jakieś nauki i tak dalej, ale być prawdziwymi w sobie, to idą w większości dla innych dystrakcji, niektórzy idą samotnie do lasu, metaforycznie mówiąc. Mówią, skończyłem z tym wszystkim, po prostu dosyć, starczy mi za dużo, po prostu znajdę pracę gdzieś tam w fabryce, będę małe tam zębatki umieszczał w innych zębatkach i tyle będę robił, wracam do domu, będę miał swoje tam jakieś rozrywki i tak dalej i tyle. I właściwie ja kocham tych ludzi, ponieważ są naprawdę szczerzy i mówią, po prostu muszę jakby wszystkiemu pozwolić dogonić się, usadowić i muszę do siebie wrócić. Kocham ich, bo kiedy wracają, są niesamowici, wracają do prawdy, oczyszczają wiele rzeczy w sobie. Także jeszcze parę osób. Dlaczego ktoś odchodzi, odpada? Spędza całe życie w tym, czy życia i nagle bum, odchodzi. Tak? Wiedziałeś, że nadchodzi. Muszę szybko ci zadać pytanie. Dlaczego nie używasz bardziej swoich intuicyjnych zdolności? Przykro mi, że jestem tak osobiście zorientowany na ciebie, patrzysz na mnie, jakbyś mnie chciała zabić. Jestem ciekawy. Masz naprawdę wiele świetnych intuicyjnych zdolności odczuwania, czemu ich nie używasz? Wiesz, naprawdę jakby byłam w tym lesie w inny sposób i po prostu chciałam się zanurzyć w siebie
użyć tego dla siebie, ponieważ zaczęłam wiązać się z życiami całymi, trzymania czegoś dla innych albo ucząc w jakiś sposób, gdzie jakby jest bardziej teraz taniec w tym. Także eksperymentalnie pomyślałam sobie, jak to by było naprawdę wprowadzić energię dla mnie. Świetnie, kocham to. Naprawdę będziesz tego używać? Jesteś, naprawdę świetna intuicyjnie, masz zdolności. Tak, naprawdę uderzyłam coś surowego w sobie, choć się trzęsę, to fizycznie miałam taki okres, gdzie nie mogłam sobie już wyobrazić pójścia dalej bez zanurzenia się w swój rdzeń. I teraz to wraca, jest w tym wiele witalności i wewnętrznego odkrycia, nawet do punktu takiego, że nie powiem tego złego słowa może tutaj, ale dziękuję. Jestem teraz poza umysłem do punktu, gdzie nawet nie wiem i gdzie zaaplikować to w tym świecie, nawet w duchowości, bo nawet wychodząc poza dualność, no gra się kończy. No tak, racja. Jest to trudne miejsce do bycia. Tak. Dobrze. Więc odpowiadając na pytanie, czemu ludzie odchodzą? Co powiesz? Rzekłabym, że to dlatego, że umysł został zaprogramowany na dualność i nigdy nie będzie usatysfakcjonowany, zawsze chce czegoś innego do przetworzenia i bycia zaprogramowanym na, jeśli to będzie kolejna grupa z kolejną filozofią, którą może przez jakiś czas sobie przetworzyć i zastanawiać się nad nią. Piękna odpowiedź. I gdy już wejdziesz w ten rdzeń zero, nie ma już dualności, skończyłem, wtedy gra się kończy i koniec poszukiwania. I wtedy co? I wtedy zaczyna się odkrywanie. Ta. I wtedy ta. Gra się kończy, jesteś w punkcie zero, nicości, o tak. I to przerażające, utrata każdej ludzkiej pasji, jaką miałeś, nawet duchowej pasji, jaką miałeś, wszystkiego, wszystko odchodzi po prostu do... I chociaż to wszystko dzieje się w środku, to zewnętrznie człowiek jest super rozdrażniony wszystkim i wrażliwy na wszystko. Masz to głębokie zanurzenie się, wchodzisz w punkt zero wewnątrz siebie, do nicości wewnątrz siebie, wszystko się rozpada i już wiesz to. Próbujesz udawać, że tak nie jest, ale tak jest, próbujesz to temu zapobiec, ale nie możesz i eksternalnie stajesz się suką. Nie ty w sensie, ale wy wszyscy stajecie się rodzajem sukinsynów. No tak, dziękuję. Naprawdę. I macie prawo, naprawdę. I macie prawo, by takimi być. Ej, jeśli udajecie, że nie jesteście, to naprawdę oszukujecie siebie. W sensie, stajecie się rozdrażnieni, sukinsynowaci, zbyt wrażliwi, nie jesteście przyjemnymi ludźmi, żeby być z nimi, z wami. Po prostu stajecie się niemal odrażający. I to jest w porządku. W sensie, naprawdę. Pozwólcie sobie być w ten sposób, ponieważ wewnątrz wszystko się rozpada. Wybucha, wchodzi w nicość i to jest jakby... A tam to jest nagrywane. Mam to gdzieś. Jest to najlepsza rzecz, jaką inni mogą usłyszeć. Wiecie, na zewnątrz po prostu jesteście niemal defensywni w jakiś sposób, ale jeśli udajecie, że jesteście słodcy, to tak bardzo odkryjecie, jakimi sukami jesteście, czy sukinsynami, ponieważ naprawdę to jest bardzo trudne. Nic już nie działa, po prostu próbujecie być słodcy i mieć świecące słońce i lizaczki, miłość, ale to będzie tylko wtedy trudniejsze. Opieracie się, ale wewnątrz wiecie, jak to jest. Po prostu uderzacie jakby w samo dno i wiecie, że tam jest koniec na dole, nie ma nic i nie możecie nawet zaprzestać tego ślizgu w dół. Próbujecie każdego triku z każdej książki, wymyślacie swoje powiedzonka i inne badziewie, gówno, ale to nie działa. Uderzycie w dno i się rozbijecie, albo pozwolicie sobie z łaską w godności wejść w nicość siebie samych. Dochodzicie do tego punktu nicości i zdajecie sobie sprawę, jakaż szarada była w tym wszystkim przez długi czas. I wtedy w tej nicości jesteście i mówicie sobie, co dalej, co dalej? Będąc w tej nicości, sobie zdajecie sprawę, że jesteście zrealizowani. Nawet tak dalece się posunę, mówiąc coś, Calder próbuje to zredagować i sprawdzić tutaj poprawną pisownię i tak dalej, ale to nie będzie działać, bo wasza realizacja przychodzi właśnie w tej nicości, nicości. I tam jest tak nicość, że nie ma czerni, czy ciemności. Lubicie myśleć, że to się nie zdarza. Lubicie myśleć, że jesteście gdzieś tam
na spacerze w parku, jest piękny dzień i króliczki tam sobie biegają dookoła i jedzą wam z ręki i tak dalej, ale realizacja wydarza się... Właśnie sobie wyobrażałem ciebie, jak tam sobie hasasz tak w nicości. Tak. I wtedy w tej nicości jest ten niesamowity punkt. I warto, to jest całego filmu, ale teraz w to nie wejdę. W tej nicości, gdy jesteś, zdajesz sobie sprawę, że jesteś zrealizowaną istotą, zdajesz sobie sprawę, o cholera, właśnie musiałem odpuścić wszystkie stare rzeczy, musiałem dojść do tego punktu, gdzie jestem tylko ja, w swoim jam jest, a jam jest jest wielkim niczym na wiele sposobów, mówiąc energetycznie. Nie ma żadnej energii w jam jest, więc dochodzisz tam i to jest jakby nic, a jednocześnie coś tam jest. Nie ma energii, ale jest coś. I jeśli to nie drga struny w tobie, nie przypomina ci, kiedy przeszłaś przez tę metaforę ściany ognia w nicość i poczułaś po raz pierwszy, ja istnieję, to cóż, to jest bardzo podobne, ale teraz i to jesteś tylko ty z sobą. I w tej nicości mówisz, dlaczego kiedykolwiek chciałabym zawrócić do mnie, która jest taką suką? I masz tego człowieka, który chodzi dookoła, który jest rozdrażniony, nieszczęśliwy i ma bolączki w ciele. Dlaczego w ogóle miałabym tam do tego wracać? Pytasz siebie. I słyszysz to stare echo od człowieka wewnątrz siebie, ponieważ nie chcę umrzeć, ale zdajesz sobie sprawę, że jestem już martwa. I to było nic, nic. I słyszysz to, ale przecież dokonałem zobowiązania, że zostałem na tej planecie, by być wcieloną istotą. I nagle mówisz sobie, ten człowiek był tak głupi, czyniąc jakieś zobowiązania i przysięgi i całą resztę tego. Zapominam o tym. I jesteś w tej nicości. Mówisz sobie, czy naprawdę chcę tam wrócić? I teraz dzieje się zabawna rzecz. Oto jesteś tu, zdając sobie sprawę, że jesteś zrealizowany i mówisz sobie, o cholera, to jest to. Ale wielka sprawa, w sensie zdajesz sobie sprawę, że zawsze byłeś zrealizowany, nic wielkiego i nagle czujesz obecność wysokiego, przystojnego bruneta, niesionego mistrza, który podchodzi i czasami jest drażniący, podchodzi i mówi, co teraz? Co teraz? Chcesz wrócić? Nie, nie. No ale i w inny sposób, czy chcesz tam pozostać jako wcielony człowiek? I wtedy może chcesz o tym pomyśleć, to jest trudne. Kamery nagrywają, bo naprawdę teraz jest to nagrywane, jest to najbardziej znaczący moment ze wszystkich. Realizacja i tak się wydarzy, uderzysz dno, wejdziesz w nicość, tam się rozbijesz, ale to, co się stanie dalej, to niezbadane terytorium. Wszystko inne jest w pewien sposób już ułożone. Nie może w scenariuszu każdego ruchu i słowa, ale wszystko jest jakby w książce już. Dojdziesz do realizacji. Nie wiesz dokładnie jak to się stanie i kiedy, ale dojdziesz tam. To jest już zapisane. Ale to, co jest dalej, nie jest. Nie ma tego w książce. Nigdy nie zostało napisane. Nie ma rozdziału, który to omawia. Jak wspomniałem Kaldrze i Lindzie ostatnio, że kończymy ostatni ten rozdział książki w Kihaku 8 i w części Kihaka 9, a potem wchodzimy w nie spisane i to jest nieznane. Jak zareagujecie na to, że to zrobiliście i jesteście zrealizowani? I co dalej? I nie to jest, że decyzja, jak myślicie sobie, że człowiek mówi, o tak, zostanę. Nie. Jedna rzecz na pewno to, że jeśli zostaniecie, to będzie bardzo odmienne wtedy i jakby mówiąc, co będzie dalej trochę, chodzi o żywą energię w tym wszystkim i w sensie żywą, naprawdę w końcu żywą. Gdy zadałem pytanie w zeszłym miesiącu, czy chodzi o pasję czy wolność, czy to masję,
ponieważ pracuję z wami nad żywą energią i to oznacza kilka różnych rzeczy. Jest to energia, która jest żywa, nie tylko utknięta w fizycznym ciele, ale energia, która ma witalność, energia, która ma łaskę w sobie i godność. To jest żywa energia, ale również teraz żywa. Energia, która żyje życiem energii, nie uciekania przed energią, ale żywą energią. Tam idziemy. To była piękna odpowiedź, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Było to świetnym wstępem, także zadałem to pytanie. Jakie to było pytanie? Aha. Dlaczego ktoś odchodzi? Dlaczego ktoś odpada? Weź głęboki oddech i weźcie i wczujcie się przez chwilę w to. Energia jest zbyt intensywna. I tyle. Możemy mówić wiele innych słów, że jest zwątpienie, dystrakcje, ale prawdziwa odpowiedź to, że energia jest zbyt intensywna i właśnie przez to przeszliście w ostatnim miesiącu. Energia jest naprawdę intensywna. Nie możecie sobie z nią poradzić. Umysł nie potrafi sobie z nią poradzić. Widzicie, co dzieje się teraz w tym wejściu w realizację, wejściu w mistrzostwo. Jesteście bardziej świadomi niż kiedykolwiek energii i wciąż macie stary z nią związek. Jesteście bardziej świadomi tych wszystkich dołków na drodze, bardziej świadomi energii niż kiedykolwiek i co robicie. Próbujecie się przed nią chować, próbujecie ją deflektować czy ignorować, udawać, że jej tam nie ma. Próbujecie mówić sobie, że wszystko będzie w porządku i nie będzie. Naprawdę, wszystko się rozpada. Chyba to jest okej, zdaje się, ale próbujecie powiedzieć sobie, że przejdę przez to. I przykro mi, ale czasami się muszą śmiać. Mówicie sobie, że przejdę przez to swoją mocą, zostanę zobowiązany i mówię ci teraz. Kondra nie chce tego channelować. Chciałem powiedzieć coś w stylu, zamknij się do chcecie kontynuować swój stary związek z energią i to nie będzie działać. I kiedy Chambra odpada, wielu powróci, ale kiedy odchodzą z Crimson Circle, to po prostu za dużo energii dla nich. Uderza w każdą część ich życia ta energia i naprawdę wchodzi, szukając miękkich punktów, problemów z dostatkiem, zdrowiem, wszystkiego innego. Za dużo energii jest. Jak Ali wspomniała wcześniej, że czy ciało wytrzyma, jest tak wiele energii, która wchodzi w ciało, że teraz to boli i dlatego ludzie odchodzą. A więc zanim przejdziemy dalej, chciałbym zrobić coś trochę wyjątkowego tutaj. Zróbmy sobie masaż. Potrzebujecie go naprawdę, naprawdę potrzebujecie po ostatnim miesiącu. I wiecie, nie to, że to było planowane tutaj, ale potrzebowaliście naprawdę dozy prawdziwej energii, by trochę was trochę uderzyła i powiedziała, że musicie zmienić swój stary związek z energią i odmawiacie tego, niemal odmawiacie. Zmieniacie ten związek, ale mówicie, że będę podążał starą drogą, ale to już nie działa od teraz. Szczególnie, jak to powiedziałem, gdy wchodzimy w nowy kichak, to wchodzimy w brak scenariusza i stary związek nie będzie działać. To będzie naprawdę bolesne dla ciała i naprawdę pomiesza wam w głowach, ale dodatkowo do tego wszystkiego innego to wezwaliśmy smoka i choć wy myślicie, że może przelizakujecie się przez to, to odkryjecie, że ten smok was będzie rozrywał albo właściwie uczyni to pięknym doświadczeniem. Smok jest tu, abyście mogli wyjść poza pewne stare śmieci, które tam były, których może nawet nie rozpoznawaliście, jak ten stary związek z energią na przykład. Największy aspekt, jaki w zeszłym miesiącu skonfrontowaliście, nawet sobie z tego nie zdając sprawy, to było tak duże, niemal siedzące na środku pokoju czy sali. Mówiliście sobie, że mam tutaj aspekt z przeszłego życia, czy ciemności, czy strachu. Nie, to wszystko w badziewie, bo naprawdę swój konfrontujecie aspekt energetyczny. Jest to aspekt, który był wytrenowany, jak używać energii. I to jest bardzo stary sposób, jak na teraz. W zeszłym miesiącu pracowaliście, czując ten aspekt energetyczny, gdy energia stawała się coraz bardziej obecna w waszym życiu.
Stajecie się jej bardziej świadomi, ale umysł wam wymyśla te wszystkie rzeczy na temat tego, czym jest naprawdę ten aspekt, nie bezwartościowości czy czego innego, ale nie. To był wasz aspekt energetyczny, a smok gryzie niemal u waszych stóp ten aspekt energetyczny. Smok naprawdę aktywuje ten aspekt, bo jest to naprawdę duży bąbel energii, jak to się mówi, duży fioletowy słoń na środku pokoju w tym, ale po prostu ta energia stała się tam utknięta, niezbyt żywa, a my wchodzimy w żywą energię. Także weźmy głęboki oddech z tym i weźmy w masaż. Troszkę muzyki, proszę. To jest trudne dla waszych ciał, dlatego chciałem zrobić tutaj ten masaż. Weź głęboki oddech i naprawdę zrelaksuj się do tego. Jeśli oglądasz online, weź głęboki oddech i zrelaksuj się. To, co wchodzi teraz, by dać ci ten masaż. Czasami ciało jest spięte, po prostu nie da się tych mięśni czasami zrelaksować. Potrzebujesz masażu, trochę pracy z ciałem, to jest dobre dla ciebie. Mistrz, mądrość jest wezwany tu dziś, by dać ci ten masaż. I jedyna rzecz, o jaką cię się prosi, drogi człowieku, to pozwalaj. Kładziesz się na stole do masowania i będziesz próbować sam masować siebie? Nie. Pozwól, by ktoś to zrobił dla ciebie. Pozwalaj. Leż na stole. Najpierw czujesz się trochę zestresowany, ale te delikatne dłonie dość szybko pojawiają się. I powolutku. Nie intruzyjnie. Czujesz ten ciepły dotyk na ciele, szczególnie wokół ramion i szyi. I generalnie jeszcze jest jakaś tam przyjemna, dźwięcząca New Age muzyczka w tle i może jakieś tam kadzidełka. I bierzesz głęboki oddech i... Czemu tego nie zrobiłem wcześniej, myślisz sobie? Czujesz te dłonie, jak dotykają cię. Ciepły olejek. Kto to w ogóle wymyślił? Świetny pomysł. Ciepły olejek. Teraz trochę na plecach, ramionach. Po prostu nie musisz nic robić, tylko leżysz sobie. Niemal już chcesz płakać. Po prostu masz przerwę i pozwalasz. Ale w tym przypadku to nie jest masażoterapeuty czy jakiegoś pracownika, serwisanta. Nie, to jest mistrz. Jam jest. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to pozwalać. Już. Po prostu pozwalaj. Mistrz zajmie się wszystkim. Będzie masował każdą bolącą część twojego ciała. Nie musisz robić ani jednej rzeczy. Mistrz naprawdę jest mistrzem w tym, ponieważ on rozumie energię. Gdzie boli, gdzie jest utknięta, co trzeba uwolnić. Dłonie mistrza pracują delikatnie, łaskawie na twoim ciele. Niemal słyszysz od mistrza słowa wielkiej mądrości.
jedno nawet słowo, niemal jakby mistrz szeptał. Wielką mądrość. I to jedno słowo to pozwalaj. Po prostu pozwalaj. It's kind of funny because to dość zabawne, bo as the master is massaging, gdy mistrz masuje tutaj twoje stopy i paluszki u stóp, o, świetne uczucia. And you're hearing this, słyszysz this whisper, just allow. Ten szept. Tylko pozwalaj i już. It's almost like niemal the hands of the master, jakby dłonie mistrza beyond physical. Nie są, są pozafizyczne. Jakby mistrz sięgał właśnie tam, do mięśni i kości. Feels kind of weird. Dziwne jakby uczucie. But yet it's you. A jednak to jesteś ty. It's that part of you, ta część ciebie, którą nazywamy mistrzem. Także to nie jest wtedy już dziwne bardzo, tylko troszkę. Mistrz working all along your body. Pracuje z całym twoim ciałem wzdłuż. Kind of weird. Wow. Trochę dziwne, jej. Feel my heart is being massaged. Czuję, jakby moje serce było masowane. My hips. Moje biodra. Like the master is right inside. Jakby mistrz my hips. Był w środku tych bioder. Working up to your shoulders. Pracuję nad ramionami i szyją. This is a real, naprawdę jest to masaż całego ciała, w sensie nie tylko na skórze, na zewnątrz, ale working on the inside. Pracuję też wewnątrz. And you realize something. I z czego sobie zdajesz sprawę? Że mistrz pracuje po prostu z energią i tyle. Naprawdę nie chodzi o skórę czy kości, serce. Mistrz pracuje nad twoją energią teraz. Mistrz wchodzi i dosłownie masuje tę energię, tę rzecz, która była takim problemem w zeszłym miesiącu. Wow, master is cóż, working on that mistrz thing called pracuje energy, nad tą rzeczą w tobie, is. Zwaną energią, czymkolwiek ona jest. Well, it's a thing that causes jest to ta rzecz, która powoduje, że wiele ludzi odpada. Get off their path. Schodzą ze ścieżki, wpadają w dystrakcję. Energy. Oh, it's energia so jest tak sometimes. Intensywna czasami. Oto mistrz pracuje nad nią, dotyka, robi cokolwiek mistrz musi. I myślisz sobie, ojej, wiem, że mistrz pracuje z energią, ale nie wiem, co on tam robi, ale to bez znaczenia. To bez znaczenia. A więc człowieku, weź tylko głęboki oddech i pozwalaj. Ten delikatny masaż od mistrza trwa. Wiesz co, możesz mieć ten masaż kiedykolwiek zechcesz. I powiem ci chociaż teraz jedną rzecz. Nie próbuj tego robić samodzielnie. Co na myśli to, to nie ty masujesz siebie, to nie człowiek. Gdyby człowiek masował ciebie, to byłoby niewygodne. Nieefektywne. Może nawet bolesne.
niezdarne. Możesz zrobić to kiedykolwiek zechcesz, tylko połóż się i pozwól, by mistrz wszedł. W mądrości mistrza wie on, zna każdy przekręt, każdą kropelkę utkniętej energii czy ukrytej energii, wie gdzie ona jest i po prostu pozwól, by mistrz masował. Porządny oddech. Dobrze. Widzisz, jak to łatwe? Łatwe z jednego powodu. Pozwoliłaś. Łatwe z tylko jednego powodu. Pozwoliliście na to. Już. Weźmy porządny oddech, gdy jakby idziemy dalej z tym. Jeszcze nie skończyliśmy. Ktoś mówi, już skończyliśmy, już koniec Mirabu? Nie, jeszcze nie skończyliśmy. Nawet nie doszedłem do drugiej podstawy tutaj. Idziemy dalej. A więc miałem tą dyskusję z Kutumi przedwczoraj. I Kutumi przyszedł do mnie, ja po prostu zajmowałem się swoimi sprawami jak zawsze, a Kutumi przyszedł i powiedział mi, Adamus, czy jesteś trochę zmartwiony tym nadchodzącym wielkim czymś do zrobienia, które masz w Santa Fe, Nowym Meksyku, 10 lat z Adamusem, rocznica, i muszę powiedzieć, że jest troszkę zazdrosny, ponieważ nie zrobiliśmy niczego dla niego, a więc nie ma go teraz tutaj, ale czy ktoś mógłby coś jemu zrobić, jakiś placek upiec, czy coś, nie wiem, trochę zazdrosny. Wiecie, Tobiasz miał wielkie odesłanie 10 lat temu swoje, ja mam swój 10-letni rodzaj rocznicy z szambrą, który nadchodzi. Ale chyba on po prostu próbował mnie zirytować, tak myślę. Zniesieni mistrzowie czasami się irytują. Naprawdę irytują, ale jesteśmy również w I. Także możemy być również jednocześnie bardzo spokojni i pełni błogości jednocześnie. Ale on próbował jakby mnie złapać i powiedział, wiesz, zrobią tam ten róż dla ciebie. W sensie, będą się pojawiać tam i śmiać się z ciebie. Nie jesteś trochę zmartwiony tym, Adamus? Powiedziałem, czemu mieliby tak się ze mnie wyśmiewać w ogóle? W sensie, wyobrażam sobie, że przyjadą tam i po prostu będą mnie chwalić. Wyobrażam sobie, że przyjadą tam i to będzie, może się będę czuł troszkę zażenowany, jak mi będą mówić, jaką świetną robotę wykonałem, jak mnie kochają. Powinienem być jako wybrany na prezydenta Wzniesionych Mistrzów na Wieczność, bo przecież byłem tylko przez 2000 lat tutaj takim prezydentem, ale teraz na Wieczność. Ale on powiedział, czy się trochę nie martwisz tym? I powiedziałem, nie. Wiem, że to wszystko się uda. A on powiedział wtedy, wiesz co, będzie tam 4 osoby, które będą cię chwalić, wielbić, a ja będę numerem 5, powiedział Kutumi. Więc pozwoliłem mu, powiedziałem, dobrze, pojaw się tam, bądź tam, ale wiesz co, jaka jest jedna fajna rzecz w tym całym układzie, to zgadnij, kto powie ostatnie słowo na tej całej konferencji. To będę ja. A więc trochę więcej gadaliśmy jeszcze i mówiliśmy o szambrze i Kutumi zauważył coś. Powiedział, wiesz co, wiem, że to jest dla ciebie wyzywające, bo zauważyłem jedną rzecz w szambrze. Oni kontynuują myślenie, że jako ludzie są tymi, którzy mają pracować nad swoją realizacją. Dlaczego tak jest? Jakby się zaśmiałem i powiedziałem, tak jest z ludźmi, no. A on powiedział, wiesz co, oni kontynuują próbowanie naprawienie siebie, uleczanie siebie i czynienie siebie zrealizowanymi. I powiedział, czy nie możesz czegoś zrobić, by zdali sprawę, że nie mogą tego zrobić, nie mogą
wymyślać swoje drogi do tego, nie mogą stworzyć tej drogi. Jedyna rzecz, jaką mogą zrobić, to doświadczyć tego i pozwolić na to i już. Powiedziałem, wiesz co, kut. Nie, jesteśmy naprawdę blisko. I powiedziałem, wiesz co, nie wiem, jak to im wyrazić. Wciąż o tym mówimy, a oni się mną nudzą już, jak mówię im o pozwalaniu i doświadczaniu i energiach. Ale jakoś muszę im przekazać, że nie mogą tego zrobić. Mogą tylko pozwolić na to. Tak samo jak gdy mistrz właśnie was pomasował. Czy możecie sobie wyobrazić próbowanie masowania siebie? Po pierwsze, byłoby trochę może perwersyjne w oczach innych, ale też to nie jest takie efektywne. I po prostu jak to zrobił mistrz teraz, że wszedł, to naprawdę może dziwne i naprawdę uderza w środek energii, ale sami nie możecie tego zrobić i to nie jest wasza odpowiedzialność, w ogóle nie jest. I muszę wam to naprawdę podkreślić, że od teraz dalej to nie jest wasza w ogóle odpowiedzialność, to całe świecenie. To nie jest twoja odpowiedzialność, by pracować nad tym. Możesz tylko doświadczać tego i pozwalać na to i już, już. Wiem, niektórzy z was myślą, że jest coś w tym niezrównoważonego, że wy musicie być jakimś uczestnikiem, że przecież wy musicie wpływać na wszystko poprzez rzeczy, które robicie, myślicie, mówicie. Nie, w ogóle nie. Nie jest to wasza odpowiedzialność. Cthulhu mi powiedział jeszcze, wiesz co, myślałem, że to troszkę niedojrzałe, że wprowadziłeś tego smoka ostatnio. Powiedział, pracowałem dużo z Shambrą i myślałem sobie, że to jest wielki skok, ponieważ ten smok, gdy już wejdzie, jest dość rozgniewany, ognisty. I zastanawiałem się, czy wiele Shambra jest na to naprawdę gotowych. A ja powiedziałem, wiesz co, to będzie piekło przez pierwsze dwa miesiące, jak to było. Ale powiedziałem, myślę, że są gotowi, naprawdę czuję, że to czas. I Cthulhu w końcu powiedział, wiesz co, myślę, że masz rację, że wprowadziłeś tego smoka teraz, by mieć tego smoka, który tam będzie ścigał te rzeczy, których człowiek może w ogóle nie potrafi. Właściwie nie może człowiek naprawdę zmienić własnych wierzeń i myśli. Człowiek sam w sobie, samodzielnie nie może zrozumieć, jak pracować z energią. Człowiek z pewnością nie może sobie przebaczyć sam. Człowiek nie może zrobić realizacji. I powiedziałem, wiesz co, ale będą próbować i próbować i próbować. A tak w końcu będą ciężko próbować, myśląc, że robią coś źle w końcu, bo to nie działa, że w końcu sobie zdadzą sprawę, że to nie jest ich odpowiedzialność. Przestaną próbować i w końcu pozwolą. Cthulhu mi powiedział tak, i masz tam dużo naprawdę twardogłowych, upartych Shambra, dużo. Odrzekłem, wiem, odiedziczyłem ich. I powiedziałem, będą wciąż próbować pracowanie nad tym i wtedy się wściekną na mnie i nigdy na ciebie się nie wściekną, Cthulhu, ale naprawdę się wściekną na mnie i pewnego dnia sobie zadam sprawę, że to nie człowiek ma to zrobić, że moją odpowiedzialnością to doświadczyć i pozwalać, bo doświadczyć tego, przez co przechodzę. Jest to wielkie doświadczenie, bowiem jeśli zjedziesz sobie z drogi i pozwalasz, jest to świetne doświadczenie wtedy. Nie jest to twoją odpowiedzialnością, by masować swoje wnętrze i mówię tutaj o tych problemach. Mówię o tych utkniętych, niezrównoważonych energiach. To nie jest twoja kwestia, by wejść w umysł i próbować naprawić go. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz. Kropka. A jednak próbujecie wciąż. Próbujecie wchodzenie tam, próbujecie wchodzenie do tej dżungli umysłu, próbując ją rozwiązać i nie możecie. Nie możecie.
I właśnie dlatego smok wszedł. Smok. Przy okazji używamy tego pojęcia smok. Jest to starożytne pojęcie, antyczne. I było obecne zanim w ogóle ludzi spopularyzowali to jako tą istotę ze skrzydłami, która oddycha ogniem i cała reszta. Smog oznacza absolutną przejrzystość i czystość, kropka. Możecie sobie to wyobrażać jako zwierzę, które zieje ogniem, albo nawet jako ciasteczko czekoladowe. To bez znaczenia naprawdę, ale jest to absolutna przejrzystość i ona bierze się z jam jest. Jest też zero energii w niej. Nie ma energii w smoku, w żadnej. Ludzie lubią myśleć, że smok ma wiele energii, ale jej nie potrzebuje. Ponieważ to, co robi, nie potrzebuje energii. Smok jest odpowiedzialny za reorientację tego, jak pracujesz z energią, jest odpowiedzialny za oczyszczenie martwych energii, które są tam. Masz tam wiele energii, które są martwe, a smok je oczyszcza i tylko prosi się ciebie, pozwalaj. Smok wchodzi teraz, ponieważ nie możesz samodzielnie naprawić umysłu z wewnątrz umysłu, nie możesz naprawić swojej biologii z wewnątrz swojego ciała czy umysłu, teraz nie możesz. Będziesz próbować, spróbujesz przebaczyć sobie, spróbujesz robić te inne rzeczy i to jest naprawdę porażka, bo to nie będzie działać. To ulepszanie siebie nie działa, ponieważ wtedy naprawdę masz do czynienia z bardzo ograniczoną perspektywą czy świadomością, gdy to robisz. A więc umieszczasz ograniczenia na ograniczeniach, a więc dostajesz nic. To jest, wiecie, jakby dodawać minus 3 plus minus 2, dostajesz minus 5, więc... To jest jak człowiek, który próbuje naprawiać własne myśli, próbuje nawet naprawiać własne ciało i nie możecie tego zrobić. A teraz kolejna wielka rzecz, w którą wchodzimy, główna rzecz to żywe ciało, ciało wolnej energii. Nie lubię pojęcia ciało świetliste z wielu powodów. Było to zmanipulowane i źle używane, a więc ja używam słowa żywe ciało czy wolnoenergetyczne ciało. I ono zastąpi to ciało, jeśli pozwolisz na to, a wy wciąż próbujecie zarządzać procesem, robicie to z ludzkiego umysłu i ograniczeń, z starych wzorców, dawania sobie bólu fizycznego i to nie będzie działać. I w końcu skończycie jako wrak fizyczny, jeśli wciąż będziecie tego próbować. Ale jeśli tylko pozwolicie, to się samo wydarzy. Wasze żywe, świetliste, wolnoenergetyczne ciało wejdzie. A teraz to słyszycie i zaraz wrócicie do tego, co robiliście wcześniej. Wrócicie do martwienia się o swoje ciało, martwiąc się, co powinniście robić, jakie medykamenty brać, suplementy, albo myśląc, że myślenie sprawi, że wasze ciało się naprawi, ono będzie tylko gorsze przez to, bo myślenie pochodzi z martwej, starej energii i nie będzie działać. Pozwalanie i doświadczanie. Już. Zejdźcie sobie z drogi. To właśnie dlatego smok wszedł, by powiedzieć, zrobię to dla ciebie, znajdę te sprawki tam, ponieważ sam ich nie znajdziesz. To jest tak pięknie wszystko ukryte przez człowieka, że nawet nie zdawałeś sobie sprawę, co sprawia, że dana osoba zawraca ze ścieżki. To jest właśnie intensywna energia. Mógłbyś kontynuować, idąc dalej z tymi całymi swoimi makio, a energia teraz jest zbyt intensywna i już. Nie pozwoli na to. Smok ci to powie. Albo mistrz, jak tam to chcesz nazwać. Ale drogi człowieku, dochodzisz do punktu teraz. Tego punktu mówienia sobie, powiedzenia sobie. Pozwól na to i doświadcz tego. Zejdź sobie z drogi. Istnieje proces transformacyjny, który dzieje się w twoim ciele teraz, w sensie teraz. Zmieniając wszystko ze starej biologii
do bardzo, bardzo eleganckiej, żyjącej, wolnoenergetycznej biologii ciała. Jakkolwiek próbujesz wymyśleć, jak tam elektryczność płynie przez przewody, jak próbujesz to wszystko rozłożyć na czynniki, to nie będziesz w stanie tego zrobić. Po pierwsze, twój umysł nigdy nie zrozumie tego, co się dzieje teraz w tobie. I nawet jeśli by zrozumiał, to nie mogłabyś wpłynąć na to, co się dzieje, sprawiając, że jacyś inżynierzy spróbują zrozumieć transformację z biologiczno-DNA opartej biologii czy ciała do prawdziwie ciała wolnej energii, które jest cała twoja. Umysł tego nie mógłby zrobić, a jednak to się dzieje. To dzieje się, gdy mówię teraz do was, to dzieje się na wielu różnych poziomach wewnątrz was i będzie trwało dalej, jeśli pozwolicie na to i doświadczycie tego i przestaniecie o tym myśleć. Przestańcie próbować, bo to się stało. Człowiek nigdy, przenigdy nie może zrobić realizacji, wymyśleć to, przestudiować czy zdyscyplinować siebie do tego. Kiedykolwiek nie może. Jest wiele martwych żołnierzy na ścieżce do realizacji. To są ci, którzy nalegali na to, że zrobią to sami. A jedyne, co musieli zrobić, to pozwolić na to. I właśnie tam zmierzamy teraz. Męczycie się mówieniem o pozwalaniu cały czas. Mówicie o pozwalam. Ale nie pozwalacie. Jesteście. Stoicie na własnej drodze i poprosiłem teraz, by smok wszedł i pokazał wam, jak bardzo stoicie sobie na drodze. I cały czas słyszę, że o, wiem, jak to jest pozwalać, pozwalam codziennie, ale mówię sobie, jesteś tak kontrolującą suką, że nie pozwalacie, w sensie, jedyne co robicie, to bierzecie to słowo, święte słowo pozwalania i umieszczacie je w swoich umysłach, próbując, by umysł manipulował je. Kontrolujecie to. Bierzecie jakiś rodzaj autorytetu nad tym. Czas to odpuścić. Jest to wielka gra, która ma miejsce. Olbrzymia gra. I tylko sobie zdajcie sprawę z tego, że jest ta gra. Pozwólcie na to, doświadczcie tego, ale przestańcie próbować kontrolować. I oto gra. Wiecie, jakiś czas temu mówiłem o tej historii w Krainie Błękitu. Gdzieś tam pewnego dnia wszyscy mieli wszystkie kolory. Byli świadomi zielonych, żółtych i bawili się wszystkimi. Bawili się różowym i czerwonym i pomarańczowym i złotym i czernią i bielą. Wszystkimi kolorami, ale wiecie, naprawdę się zafascynowali błękitem. I to jakby stało się obsesją na punkcie błękitu. I w pewnym punkcie, cóż, ludzie zaczęli się stawać błękitni. I domy zaczęły się robić błękitne, i trawa, i niebo już było błękitne, ale trawa, i samochody były błękitne, i jedzenie błękitne, i w końcu wszystko było błękitne. Oczywiście było troszkę odcieni i wariacji błękitu, ale na koniec dnia to wciąż wszystko było tylko błękitem. I ludzie tak głęboko się zanurzyli w błękit, że dość prędko wszyscy zapomnieli, że są inne kolory. I wtedy oczywiście dzieci rodziły się błękitne, a jakże. I no, cała to historia. Ludzie, dzieci rodziły się w błękitne i nawet nie wiedziały, że są inne kolory. I nie było już nawet książek o innych kolorach, pozostały one wyrzucone i wszystko stało się tylko błękitne. Jest ta błękitna fabryka, gdzie się produkuje błękitne koce i poduszki i jest ona kierowana przez błękitnego szefa. I ten błękitny szef. Ale bałagan w tym. On ma tam wiele błękitnych pracowników, oczywiście zatrudnionych, ale naprawdę był zakłopotany, bo próbował zarządzać tą grupą pracowników i całym sprzętem, który się ciągle psuł, a pracownicy nieustannie byli chorzy i wchodzili w swój blues, czy tam smucili się. Wiecie, nie dziście, że tak powiem. No ale ciężko było z nimi sobie poradzić, zarządzać nimi i naprawdę był już w swojej błękitnej głowie zbluesowany w pełni. I co miałem powiedzieć? Że to spieprzył, zbłękicił. I miał lata zrobionego.
Channelowałem właśnie kogoś tam z tyłu, nie wiem kogo dokładnie, ale gra słów, blue, blowjob, błękit. Widzicie, w małym momencie pozwalania i śmiania się, trochę dystrakcji, może nie eleganckiej, ale była to dystrakcja, pozwoli, aby coś weszło, coś się stało. Także wracając do tej opowieści, ten błękitny szef był w swojej głowie przepełniony, nie był zbyt dobrym menedżerem, właściwie nie był zbyt dobrym człowiekiem. Wiedział, że wszystko ma się rozpaść, ale jednak próbował wszystko trzymać się razem i robił to używając podziałów, sprawiając, by wszyscy się bali wszystkich nawzajem i jego, utrzymując informacje przed tą grupą i tamtą, zamiast wszystkich sprowadzić razem do miłej, błękitnej firmy, sprawił, by wszyscy szli w innym kierunku i to była jego dystrakcja, dlatego, że jest złym menedżerem. I klienci dzwonili, narzekali na te błękitne pigułki, że źle działają, i źle pachną i tak dalej. I zawsze był niegrzeczny, uczył obsługi klientów, by byli niegrzeczni dla klientów, był straszny. Wiedział, że wszystko się rozpada, ale odmawiał przyznania się do tego. Wiedział, że wszystko się kończy, że jego wielka szarada błękitu się kończy. Jego tożsamość była zamknięta w byciu szefem, menedżerem, który kontroluje wszystkim, robi wszystko sam. O, pracował w długie godziny, ponieważ to właśnie błękitni szefowie robią. Pracuje do późna, pracował do późna, by wszystko utrzymywać w kupie, ale wiedział, że coś jest strasznie nie tak i wszystko się kończy. I pewnego dnia w końcu pojawił się dziwny nieznajomy, tajemniczy. I dla błękitnego szefa ten nieznajomy był też błękitny, ale później odkrył, że w ogóle nie był błękitny, ale bardzo przejrzysty. Ten tajemniczy nieznajomy się pojawił pewnego dnia u drzwi i powiedział: przejmuję dowodzenie. A błękitny szef na to: kim do cholery jesteś? A ja powiedziałem: jestem doktorem Agonia. I przejmuję dowodzenie tutaj. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to wysadzimy w powietrze to miejsce. Cóż, tak się dzieje. Doktor Agonia wszedł, wysadził całą fabrykę w powietrze i co zrobił? Nagle wysadził w powietrze ten cisny splot energii, który utrzymał wszystko w błękicie, małości, ograniczeniu, wysadził to w powietrze i oczywiście błękitny szef był zadziwiony, był przecież odpowiedzialny za kontrolowanie tym planem całym i nagle wszystko wybuchło, odeszło. A potem, gdy chodził po tych ruinach, błękitnie dymiących się ruinach, spojrzał w dół i zobaczył coś dość niesamowitego. Był to mały kawałek złota. Najpierw pomyślał, że to wymyśla, ma złudzenia, ale potem zobaczył coś, to było troszkę zielone i coś jeszcze trochę czerwone. I nagle zdał sobie sprawę, że przez cały ten czas myślał, że zarządza tą błękitną fabryką, ale naprawdę tylko ograniczał rzeczy, utrzymywał rzeczy zamkniętymi, ograniczonymi w błękicie. I to wymagało właśnie tego tajemniczego nieznajomego, który wszedł i zniszczył wszystko. I niebieski szef usiadł, zdając sobie sprawę, że właściwie jedyne, co zostało zniszczone, to ograniczenia. Jedyne, co zniszczono, to całe to wierzenie, kontrola, myślenie, że ja to muszę zrobić. Gdy kontynuował chodzenie po tych ruinach, zdał sobie sprawę, że jest tam cała paleta barw. A potem znalazł z powrotem doktora Agonia i powiedział: jak to mamy razem znowu poskładać, gdzie nie będę musiał kontrolować wszystkiego, gdzie będzie samo działać i będzie miriada kolorów, w tym wszystkie barwy. Jak to sprowadzić wszystko do kolorów z powrotem w tej krainie błękitu? A doktor Agonia powiedział: to powraca naturalnie, nie musisz nic zrobić, chcę tylko, byś tu usiadł i miał w sobie to, co się stało. Obserwuj tylko to, trzymaj w sobie, zejdź z drogi, ponieważ to się wydarzy. I wydarzyło się.
Błękitny szef nagle już nie był tylko cały błękitny, kolory zmieniły się, miał wiele kolorów w tym punkcie. Niektórzy ludzie zaczęli to zauważać tu i tam, że on ma kolory. Ma oczywiście błękitne jeansy na sobie, ale teraz ma też białą koszulę i czerwoną czapkę i zielone buty. I może nie wszyscy, ale będę czy później zaczęli sobie zdawać sprawę. Niektórzy tu, niektórzy tam i więcej, nagle pewne dzieci się zaczęły rodzić, które nie były już błękitne. Ludzie najpierw pomyśleli, to dziwne, przedziwne, że dzieci się rodzą i mają wiele kolorów w sobie. Cała ta zmiana przeszła przez całą krainę błękitu i nie tak długo później wszystko powróciło do żywej energii, do pełnego koloru. I jakkolwiek błękitny szef miał ciężki czas z odpuszczeniem i nienawidził doktora Agonii, można to przeliterować D-R-A-G-O-N-Y, czyli Dragon Smog. Doktor Agonii, Dragon, powinienem był to chyba wam zostawić do odgadnięcia, ale zostało nam tylko kilka minut, także podziękował dobremu doktorowi. Podziękował doktorowi za to, że pokazał się i zniszczył cały ten plan. Tak, Dragon, Smok, doktor Agonia. Także to się dzieje z wami teraz. Wszystko wybucha. Stójcie tylko i obserwujcie. Patrzcie na to, zdając sobie sprawę, że to największy dar, bo wychodzicie z krainy błękitu. Próbowaliście walczyć, zarządzać, próbowaliście być nadzorcami wszystkich aspektów waszych, próbując kontrolować je, ale to był tylko chaos i bałagan. Czas, by to odeszło. Włączmy trochę muzyki, by zakończyć nasz dzień Mirabem. Zakończyć dzień odrobiną doktora Agonii, w sensie teraz. On to zrobi, ona to zrobi. Przygaśmy światła i cóż, nie wiem, czy to mogę nazwać Mirabem, ale coś to zrobimy na pewno. Nie mogę już wystarczająco podkreślać wam tego, jak ważnym jest, by po prostu pozwalać i doświadczać teraz. Człowiek nie jest odpowiedzialny za swoje oświecenie, czy ciało świetliste, nie jest odpowiedzialny za swoją intuicję, nie jest odpowiedzialny nawet za swój nowy związek z energią. Pomówimy o tym, będziemy dyskutować o tym, ale człowiek naprawdę nie jest odpowiedzialny za to. Debatowałem, czy to tutaj przywołać, czy nie, wprowadzić, ale prędzej czy później debatowałem w sumie, czy to teraz tutaj przynieść, ale zróbmy to, po co się powstrzymywać? Czasami mamy takie pojęcie, którego używam dla was, dla szampry. Jest to właściwie jakby pieszczotliwe określenie, ale z początku możecie tak nie pomyśleć. Włączmy trochę więcej muzyki, potrzebuję czegoś, co jakby złagodzi ten powiew. Nazywam was atlantyckimi headbenderami. Naprawdę, tak was nazywam. Z dobrego powodu. Czy atlantyckimi uderzającymi w głowę, tak to można też powiedzieć. Był taki czas, gdy umysł nie był uważany za coś super, najwyższego i kraina błękitu nie była tylko błękitna, było i wiele innych rzeczy. Był czas, kiedy umysł nie kontrolował wszystkiego i nie ograniczał. A potem, cóż, pojawiły się headbandy.
opaski na głowę. Ci, którzy zaczęli brać energię, wiele intensywnych energii, umieszczać je w umysłach ludzi w taki sposób, że to przekazywane zostało im dzieciom i ich dzieciom, przekazane generacjom i generacjom. Energie były tak intensywne w umyśle, że to spowodowało, że umysł stał się błękitny. Nawet choć wszystkie inne kolory tam były, to umysł postrzegał tylko błękit. A wy, nazywam was atlantyckimi headbenderami, którzy byli taką wielką częścią tej pracy. To nie było wcale złośliwe, czy czynione ze złym zamiarem, ale by spróbować uczynić, cóż, nas wszystkich komunią czy społecznością jedności poprzez umysł, poprzez konformizm. I to uczyniło w końcu, to nie tylko stworzyło zbytnie skupienie w myśle, ale również stworzyło takie wierzenie w oddzielenie. Niemal wierzenie, które nigdy nie może być wyczyszczone, w oddzielenie od siebie samego, od swojego ciała, od swojego własnego ducha. Intensywne energie zostały umieszczone w umysłach ludzi i nie trzeba było wcale wielu, bo to przeszło do wszystkich innych na Atlantydzie. Nie trzeba było wiele osób na początku, by sprawić, aby wszystko przeszło w błękit. Można by to nazwać jednością, zdaje się. Ja to nazywam ekstremalnym ograniczeniem, limitacją i separacją. Headbenderzy, czyli zakładający opaski na głowę, ci, którzy weszli i stworzyli to oddzielenie i limitację, i ludzie żyją z tym od tamtego czasu. W jakiś sposób służyło to celowi, by było to częścią doświadczenia jam jest niemal. Jak to jest być oddzielonym? Jam jest chciało tego doświadczyć, nie chciało tego doświadczać samo siebie cały czas. Musiało doświadczyć separacji również. A więc w jakiś sposób wy, headbangerzy, zrobiliście cudowną rzecz. Stworzyliście takie piękno separacji. Ale to zostało niemal zapieczętowane i została tylko jedna rzecz, która może to otworzyć. I to nie ty. To nie człowiek. To nie twoje myśli. Myśli tylko stają się bardziej błękitne, gdy próbujesz przełamać się przez tą barierę. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz tego zrobić. Ale ten tajemniczy nieznajomy pojawia się. Ten doktor Agonia, doktor Dragon, smok. On to zrobi. Tak, możesz się filozoficznie kłócić, że to jesteś ty w sumie, ale realistycznie to nie człowiek, to nie ludzki ty, który wchodzi. Wiesz, w tej opowieści z błękitnym szefem, który próbował wszystko kontrolować, wiedząc, że się i tak rozpadnie, smok i tak wejdzie i wszystko rozwali. Smok przywróci ci żywą energię. Ponieważ wiesz, gdy wszystko stało się błękitne, energia stała się gęsta. Naprawdę, jakby już nie żyła więcej. A smok przyjdzie i wysadzi to wszystko, by energia mogła znowu żyć. A więc, drodzy Atlantycy, headbenderzy, wszyscy, zobaczcie, co uczyniliście.
Musicie być pierwszymi, którzy przez to przejdą. Nazwijcie to duchową ścieżką czy czymkolwiek. Musicie być pierwszymi, którzy przez to przejdą, bo jesteście tymi, którzy pomalowali wszystko na błękit. To jest wasza masja. Właśnie w tym miejscu. Weźmy głęboki oddech razem. You, dear human. Ty, drogi człowieku. It's up to you to experience. Teraz and to allow. Masz tylko doświadczyć tego i pozwolić na to i już. Let the dragon come in and do the work. Pozwól, by smok wszedł i zrobił swoją robotę. Let yourself pozwól sobie come back to living energy. Powrócić do żywej energii. Pozwól sobie przejść od błękitu do pełnego spektrum kolorów, które zawsze tam były i też nowych, które się pojawiają. Ale proszę, proszę, przestań próbować robić to samodzielnie. Przestań próbować kontrolować to i myśleć o tym. Nie możesz tego wymyśleć. Chciałbym, abyście naprawdę spojrzeli na siebie, drodzy ludzie. Nie możecie tego zrobić sami. Nie możecie przebaczyć sobie. I efektywnie nie możecie zmienić siebie. Ale możecie pozwolić. A potem pozwólcie sobie przejść przez doświadczenie tego, jak to jest. I już. Weźmy głęboki oddech razem w tej pięknej glorii tego dnia. Moi drodzy Atlantycy Headbenderzy, nie czuję się winny z tego powodu. Po prostu przyjmijcie przebaczenie. Nie idźcie teraz, musiejąc cierpieć za to, że to zrobiliście. Wyraźnie więcej na ten temat w kolejnych szaudach, jakby to się stało i jak teraz to odwrócimy. Weźmy porządny, głęboki oddech razem. Ostatnia nutka tego dnia. Proszę, ktoś, niech ktoś coś zrobi, by uhonorować Kutumiego. On czuje się tak źle. I z tym, drodzy przyjaciele, ja jestem, kim jestem, Adamus, w służbie dla tej szalonej grupy headbenderów. I pamiętajcie, wszystko jest dobrze w całej kreacji. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I tak jest. Raz jeszcze zapraszam, weźmy porządny oddech, celebrując ten niesamowity dar od Adamusa. Więc dziękuję, że jesteście częścią serii wyłonienia, że jesteście tu z nami w studio. Gdziekolwiek tego słuchacie czy oglądacie, raz jeszcze dziękuję, że tu jesteście. I proszę, zdajcie sobie sprawę z tego, że powrócimy za jakieś 10 minut, by zrobić specjalną prezentację grupy filmowej Niegrzecznego Przebudzenia, Rude Awakening. Także będzie to specjalna prezentacja tej grupy, która robi bardzo specjalny projekt. Raz jeszcze powrócimy za jakieś 10 minut. Dziękuję, że jesteście częścią tego wydarzenia. Dziękuję. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, where you go in life, you gonna need somebody to stay.
somebody to stand by you when the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. Thank you.